Witam graczy bardzo serdecznie. Mamy kolejny turniej. Turniej bez koloru zielonego, więc możemy spodziewać się niebieskich tanków. Ja ustawiłem czerwonego tanka. Nie wiem, czy dobrze, nie wiem, czy nie powinienem zamienić tego Fiskola z Paperflame, ale ustawiałem to jakoś z rana i później już po prostu nawet na to nie zerkałem, więc no. Mam dwóch wskrzeszaczy, znaczy wskrzeszaczy, no. Karty, które się wskrzeszają: Shimmer Scale oraz Xyzi. I zobaczymy, jak to działa. Ojoj, chyba nie działa. Okej, tu ktoś Hator na tanku ustawił. Dwa szale, które też nie leczą. No ciekawie ten turniej może się zapowiadać. Dobra, lecimy, zobaczymy, co tu będzie. No jest wodociąg, jest też Timius. Kurczę. I co ja tu powinienem wziąć? Dobra, na pewno będziemy grali Pepper Flame, na pewno będziemy grali tym. I zagramy sobie też tym. No i co dalej? Chyba Dżun Kreskówka również wleci. Tak jest i coś jeszcze, czy już nic? Torben może? Z domu tutaj trzy karty, które się mogą wskrzeszać. Może kardynałem Wojtyla zagrać? Kurde, nie wiem, nie wiem sam. A może Fisko i taki po prostu na jedyneczkę? Nie, myślę, że ten Torben może być spoko. No i tak byśmy to grali. No nie mam tutaj nic na tego Timiusa, on bije więcej w żółte. Więc w sumie te żółte oddzielę. Ty nie potrzebujesz tak bardzo tego ataku, więc damy tak. Ok, oddzielimy trochę żółte, żeby nas nie zabił mocno. No i co? Może Hator tu, ale nie, no Hator nie, bo on zdispeluje. Dobra, lecimy tak, może się uda znaleźć 7 klocków w swoim kolorze. Zobaczymy. Dobra, są trzy takie. No i tu będzie już ciężko. No lecimy, może tutaj przyjdzie jakiś nagle diament czerwony. Nie przyszedł diament czerwony, ale przyszła tutaj trójeczka. Ok, nie ładuj się, dobra, załadujesz się, ale nie zabijaj mnie na hita, proszę. Wiem, że ty jesteś silny. Fajnie, jakbyś mnie nie zabił. No i dzięki, kumplu, i tak możemy się bawić. No i teraz tak, tu mam żółte na pusto. Nie chciałbym ładować tego. Przecież jakbym go zabił, to nie byłby taki groźny. Dobra, spróbujemy go zabić. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Tu będę miał fiolety. Więc możemy zrobić tutaj trucie. Ok, tutaj zrobimy trucie. I pytanie, czy zrobić teraz te żółte z bomby. Jeden kocek żółty. Czy może trzy w tom. Dobra, tak zrobimy. Chyba bezpieczniejszy to jest ruch. Ok, teraz robimy tak. Dobra, umarli. I teraz robimy tak. I tu też umarł. No i świetnie. Świetnie się wydarzyło. Mamy pierwszą wygraną. Lecimy na następną walkę. No i tu jest Starwalker. Starwalker, który może mnie mocno zbić. Pytanie, czy tu potrzebuję jakąś ochronę na niego, czy też nie. Ochrony typu Hator albo Talasa. Mimo tego, że ewentualnie Goldi na odbicie. Co ty dajesz? Ale ty jesteś silny. Cię będę musiał zabić na sam początek. Może Mitsuko, ale nie. No ja nie mam Konga, żeby tutaj odbijać. Mitsuko jest słabiaczką. Nie mam do niej kostiumu, więc lecimy chyba tak będziemy grali wszystko. Każdym składem w ten sam sposób. Jest Sasito. Dobra, no i tu jest coś fajnego. Mamy od razu diament. Pytanie, czy ja ten diament potrzebuję, bo oczywiście tutaj mam skład na 7 klocków, nie na 40. Ale jak zrobię diament, to myślę, że mogę sobie zrobić jeszcze trójkę. Trójkę sobie tak zrobimy. Ok. Bijemy tak. Dobra. Teraz może uderzymy tak. Ładujemy karty raz jeszcze. Może mi odpali Starwalker, ale nie powinien mi za wiele zrobić złego.
Dobra. No to te karty się spalą, ale ja chcę zrobić tutaj na pusto te klocki. Ona się truje, to niech się potruje. Zrobimy sobie tak. Ok, są też fiolety, więc możemy ich zatruć. I tu możemy sobie zrobić czerwone. No i wygrana walka. No tutaj siadł kloc tak jak nigdy. Okej. Tu jest cel, która jest wolna. Te jej miniony są potężne. Pytanie, czy może warto tutaj zabrać Ojimę zamiast Juna? Czy też nie? Nie, nie boimy się żadnych minionów. Nie boimy się, idziemy w ten sposób. Zobaczymy, kogo tutaj gilach. Znowu jest ładnie. Znowu jest ładnie. Tylko teraz tak, jak tu zrobić, żeby było jeszcze ładniej to? Jaki ruch będzie tutaj najsłodszy? Czwórka i trójka bez żadnych komp, po prostu. Tak chyba zrobimy. Zrobimy czwórkę. No i teraz mogę zrobić zielonymi te combo. Ale czy ja chcę tak robić takie komba, czy nie chcę? Powiecie mi, co ja bym chciał? Ja chyba nie chcę robić tu komp. Niech mi nie odpala ten gilach. No okej, tutaj robimy w ten sposób. Tu robimy w ten sposób. Czy to go zabije? A, zrobił dodgę. Dobra, ale może zaraz zostanie zbity od miniona. Nie ładuj go, please. Gierko. Dobra, zginął od miniona na szczęście, bo gra już chciała się ze mną trochę pokłócić. Dobra, robimy tak i tak. Okej. Okay. Teraz robimy tak. Okej, okay, no i tu mamy ostatnie fiolety. Nie fiolety, tylko oczywiście żółte to są. No ale tutaj ten minion ich kara. Kara ich bardzo mocno. Trucie, nie trucie i tak dalej, takie sprawy. Dobra, tu jest Satan. No i Satana może mnie mocno bić w moje żółte. Ale ja też mogę mocno bić w moje z mojego żółtego, więc zobaczymy, co to będzie. Lecimy w tenże sposób. No i teraz tak, jak tu zagrać, żeby było dobrze? Tak sobie najpierw zagramy. Okej. Okay. Dobra, tu w Atenę może uderzymy. No i tu już chyba ją załaduje. Ona może mocno bardzo uderzyć. Zobaczymy, czy uderzy mocno, czy też nie. Dobra, uderzyła w Torbena, więc nie jest najgorzej. To będzie, że Torben zaraz umrze. Ok, zrobimy tak. Kurczę, jakieś evade'y mają. Aj, aj, aj. No muszę tak zrobić. Zrobię tak. Teraz zrobię tak, może tu jakiś fiolet podejdzie z dołu. Nie podszedł, ale przeczerwony. Ok, kogo ty uderzysz? Dobra, żeby to nie odpaliło tylko sopka, to będę szczęśliwy. Dobra, nie odpaliło sopka, więc mamy Pepper Flame. No i co teraz? Kogo my teraz będziemy tu bili? Ona już mi za długo nie pożyje, ta Pepper Flame, więc tutaj warto w coś uderzyć. To mają te uniki. 15% szans, to niby nie jest dużo. Jakbym trafił, to jestem w stanie zabić te dwie karty tutaj. Dobra, ryzykujemy. No fajnie, fajnie. Nie wiem, jest szansa na diament, ale muszę go zabić, tak? A w kogo teraz uderzysz, minionie? Dobra. Powinienem to jeszcze chwilę się tutaj pobujać z nimi i to przeżywać, ale zobaczymy, jak będzie. Najgorzej tu prawie, że nie mam ruchów. Dobra, tu będą jakieś żółte. Możliwe, że mi odpalą tą Atenę. Ok, nie odpalą Ateny. Czy ty zrobisz znowu unik, czy nie? Nie. Dobra, no to świetnie, mamy zwycięstwo. Kolejne. I lecimy. Z ostatnim już atakiem? Tak jest, ostatni atak. Marianka co z Tumę tu jest. No i tutaj znowu idziemy tym składem. No te uniki są wkurzające. No mam 4 i 3. Idziemy sobie najpierw po trójkę. Ok, i tu będzie czwórka.
Dobra, no i fajnie jakby się udało ją zabić. Zobaczymy, czy tak się stanie. Aha, nie da się jej zabić, bo przecież ona zrobi super unik i jeszcze opór jakiś. Okej, ona może zginie, zobaczymy. Jeśli nie zrobi uniku, oczywiście. Nie wierzę w to. To jest 15%. Serio, to jest 15% i takie coś dzieje? Aj. Dobra, mam żółte. Mam też fiolety. Chyba pójdziemy w żółte. Teraz pójdziemy we fiolety. Zatrujesz kogoś? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć klocków jest, więc to jest też niedobre. Nie załaduj się o bakan, please. Okej, gierka. Gierka jest świetna. Robi wszystko, żebym przegrał. Oj. O. Dobra, robimy tak. Ile teraz jest klocków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znowu sześć klocków, więc... Dobra, próbujemy tak. No i zobaczymy, w kogo uderzy. No, żeby nie uderzyła tutaj w skorpiona. 1694 uderzył minionek. Fajny minionek jest też. A, to powinna zginąć ta Mariana już. No, tyle klocków dostanie. Tak jest, zginęła. No i tu czekamy, aż się ona struje. Okej, może nie poczekamy, bo jest tutaj diament. Combo. Zabijesz mi jeszcze kartę? Nie. No dobra, udało się wygrać, aczkolwiek ta walka była turbo ciężka i turbo tutaj nie przemyślałem tego ataku Turbenem. Źle, że uderzyłem oczywiście Mariankę, bo to jest kreskówka i nie można jej nic zrobić. No ale dobra, tak to wygląda. Może powinien Juno dać zamiast tej Konstancji. Tak, może byłoby lepiej. W każdym razie mamy 5 ataków wygranych, no ale tutaj nawet nie ma co liczyć na jakąkolwiek topkę, bo tutaj będę w defie mocno odstawał, już widzę pierwszego dnia E. Raczej się to nie wyrobi na lepsze. Zobaczymy, czy jest tu jakiś Polack, który sobie bił turniej na bardzo wysoko. Aczkolwiek pierwszy dzień, no to jest taka troszkę loteria, komu wylosuje przeciwnika z tym większą ilością punktów. Tak to wygląda. Ja nie widzę nikogo. Może kogoś przeoczyłem, ale tak patrzę mniej więcej po flagach tylko. No nie ma. Wydaje się, że nie ma. Więc tak to by wyglądał pierwszy dzień turnieju z mojej strony. Dajcie znać, jak wam poszło na waszych turniejach w tym pierwszym dniu. Czy coś wygraliście, czy przegraliście jakieś walki, jakie defy trafiacie. Ode mnie tyle. Trzymajcie się. Cześć.